Jeździectwo. Już za czasów Sokratesa jazdy konną uważano za świetny trening rozwijający zarówno kondycję fizyczną, jak i psychikę. Nauka dosiadania konia była obowiązkową częścią szkolenia młodych wojowników, gdyż był on przez długi czas jedynym środkiem transportu. Szybko zauważono również, że ujarzmienie dzikości konia spotyka się z podziwem publiczności. Wtedy koń po raz pierwszy stanął na arenie igrzysk w charakterze partnera jeźdźca. Na przestrzeni wieków losy człowieka były przez cały czas związane z koniem. Głównie przez jego rolę w transporcie, ale także w innych dziedzinach życia. Wraz z rozwojem cywilizacji powstała hipoterapia, woltyżerka. Jeździectwo także podzieliło się na dwa kierunki rozwoju. Jeździectwo naturalne i klasyczne. Najczęstszą formą kontaktu z koniem, jaką dziś spotykamy, jest rekreacja. Jej celem jest czerpanie radości ze współpracy z tym wspaniałym zwierzęciem, a także poprawienie swojej sprawności fizycznej, gdyż nadążyć za tym niezwykle dynamicznym zwierzęciem nie jest łatwo. Dla tych, którzy są nieco bardziej ambitni i lubią poczuć odrobinę adrenaliny, koń daje możliwość uprawiania sportu ekstremalnego, jakim jest jeździectwo sportowe. Dla tych, którzy pragną obcować z koniem, nie ingerując w jego naturę, jest także jeździectwo naturalne. Daje ono możliwość współpracy z koniem, zachowując jego naturalną wolność i dzikość. Te cechy sprawiają, że niektórzy zwykli nazywać go piątym żywiołem. W tym kryje się zarówno potęga konia, jak i niebezpieczeństwo, jakie ze sobą niesie ujarzmienie żywiołu. Koń zawsze pozostaje zwierzęciem wolnym i uwarunkowanym przez instynkty. Trzeba o tym pamiętać, niezależnie od formy kontaktu z nim. Piękne w jeździectwie jest również to, że daje ono ciągłą możliwość doskonalenia harmonii, partnerstwa i porozumienia z koniem. Kontakt ze zwierzęciem, które odczuwa wszystko intensywniej niż my, wpływa także na psychikę człowieka. Wpływ ten wykorzystuje dziedzina zwana hipoterapią, czyli terapią koniem. Kluczowa w tej terapii jest umiejętność bezbłędnego odczytywania przez konia ludzkich emocji. Jest on niemalże lustrem naszego nastroju. Dlatego też współpraca z wierzchowcem pozwala nam poznać samych siebie. Opieka nad koniem jest jednak również ogromną odpowiedzialnością. Jako zwierzę w naturze żyjące w wiecznie przemieszczających się stadach, wymaga on odpowiedniej ilości ruchu, odpowiedniego dostawianych mu zadań treningu i właściwego żywienia. Aby koń mógł być w równie doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej jak jeździec, musi być starannie przygotowany do każdej jazdy. Praca z koniem jest trudna i wymaga dużo wysiłku, ale rosnące zaufanie i porozumienie daje niesamowitą satysfakcję. Być może dlatego dla nas jeździectwo to nie tylko forma aktywnego spędzania czasu, ale pasja. Koń jest całym życiem, jesteśmy odpowiedzialni za jego zdrowie i szczęście. Rozwija to naszą osobowość i sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Pozwala nam pokonać własne słabości i zahamowania. Koń dodaje skrzydeł, zresztą wszyscy, którzy kiedykolwiek na koniu siedzieli, wiedzą, że prawdziwym jest powiedzenie, kto dosiadł konia, ten dosiadł wiatr.